Witam Was w programie Kameralnie, a dzisiaj moim gościem jest jedyny człowiek, który dobrze widzi w alkogoglach. Tak, dokładnie. Czyli Cyber Marian. Marian, skąd się wziął w ogóle pomysł na taki twój sceniczny wygląd, akurat ten wygląd? Bo jak oglądałem jeden z twoich filmów, w którym odpowiadałeś na pytania widzów, to powiedziałeś, że jedną z inspiracji był serial Zmiennicy. Czy to też stąd? Też, tak. Sławny Marian Koniuszko. Znaczy, wszystko zaczęło się od pierwszego teledysku, w którym zremiksowałem swoją własną babcię. Teledysk nazywał się Bobiczek. No jak tworzyłem ten teledysk, no to właśnie szukałem takiej postaci, która by wyglądała właśnie jak ten sławny Marian Koniuszko ze Zmienników. No i właśnie tak powstał Marian. No, okularki, wąsy, włosy. Na tak wszystkich na pewno zastanawia, gdzie kupiłeś te okulary. A nie, to mam tajny... Czy to jest tajny sklep? Tajny. Kupuję na czarnym rynku. I masz cały worek. Tak, dokładnie. Z przemytu. A peruka? Peruka. Długa historia. I kogo to ma imitować? Jak to? Kogo ma imitować? No kogo to ma imitować? To jest... Ale wszystkie Mariany na świecie mają się teraz obrazić? Wszystkie Mariany? Nie. Tak naprawdę... No to jest ciekawe, bo zaczęło się od zwykłego żartu, od wygłupu. Że taki niby miał być cieć Marian. No właśnie. No właśnie, ale w pewnym momencie to się przeinaczyło w pewnego rodzaju symbol. Takiej walki z ocenianiem książki po okładce. Czyli właśnie ludzie lubią oceniać no też na podstawie, jakiś atawizm, tak? Bo zestawiasz człowieka z poprzedniej epoki z epoką cybernetyczną, tak? Tak, dokładnie też. No to właśnie ja to tłumaczyłem, taki humor perelowski, jak ja to mówię, abstrakcyjny, w dzisiejszym nowym wydaniu cyfrowym, HD. Czyli u Barei mógłbyś wystąpić. Tak, tak. No tak mnie porównują właśnie z tymi, z komicznym odcinkiem cyklicznym na przykład. Ale to ci pochlebia? To chciałeś osiągnąć? Tak, dla mnie to jest właśnie komplement, jak ktoś mnie porównuje z Manem Materną, z tym humorem. Ja uwielbiałem ten humor i na nim się wychowałem i staram się właśnie w dzisiejszych czasach zaszczepić troszeczkę tego humoru. Ale to się nadzwyczaj dobrze sprzedaje, ten humor, bo już podobno był zapomniany. Znaczy, no właśnie to różnie bywa, bo to jest humor taki abstrakcyjny. Ja lubię taki humor. Mhm. O, Jezus. Spokojnie. Ja mam chorobę lokomocyjną, nie wiem, czy ci mówiłem, ale... Tak. Mówiłem, to dobrze. No, więc jakby co tutaj... Spokojnie, ja panuję na... Kamerka wszystkim. Ubezpieczona, to w razie czego. Dzisiaj raczej podoba się taki prosty humor. Taki wprost. Czasami nawet taki... Słowa mi brakuje, prostacki. Wiesz, o co chodzi? Wiem. Tak. No a humor abstrakcyjny to jednak jest taki troszeczkę bardziej wyrafinowany. To jest bardzo abstrakcyjny humor jak na dzisiaj. Tak, dokładnie. Ale to nadal się sprzedaje. No podoba się i staram się to jakoś zaszczepić, żeby... Przepraszam, bo używam słowa sprzedaje. Podoba się. Ale to nie jest w tym znaczeniu. Podoba się. Czasem zrobię jakiś taki. Jest okay. Czasami zrobię jakiś taki totalnie odjechany, abstrakcyjny odcinek. I tam piszą, ale ja nie wiem, o co chodzi. Ale właśnie o to chodzi, że nie wiadomo, o co chodzi, bo to jest abstrakcja. Także trochę osób ma problem z myśleniem abstrakcyjnym, dlatego musisz wziąć poprawkę na to. No staram się gdzieś to wypośrodkować, żeby też. No, w każdym razie słucham widzów, czytam to co im się podoba. I staram się wychodzić naprzeciw potrzebom i to gdzieś wypośrodkowywuję. A powiedz mi, dlaczego artyści ogólnie decydują się na ukrywanie twarzy? W moim przypadku jest to tak, że po prostu cenię sobie swoją prywatność i nie mam jakby takiej potrzeby. Ale z tego co widzę, jesteś jedyną osobą, która ukrywa tę prywatność. Nie. Bo tak to wszyscy się bardzo nią... Nie, jest bardzo... Mój dobry sąsiad, VJ Dominion. Znaczy, tak, ja wiem, ale... Chwytak, taki... mój dobry kumpel, też się ukrywa. Nie potrzebuję jakby się ujawniać. Także no ja po prostu nie mam takiego, jak to się mówi, parcia na szkło, żeby być rozpoznawanym gdzieś tam na ulicy. Także głównie dlatego, no. A jaki jest Marian w życiu prywatnym? Tak poza, jak zdejmiesz ten... No właśnie, to się gdzieś tam krzyżuje, że dużo w Marianie jest ze mnie. Dużo? Dużo, dużo. Okay. Aczkolwiek, no... To, czego mi nie wypada jako ja w życiu prywatnym, mogę sobie zrobić jako Marian. Także no tak to wygląda. No ale
Głównie dużo w Marianie ze mnie. No czyli jakie to byłyby cechy? Cechy? No taki troszkę nieśmiały, może mało wygadany. Ja nie jestem wygadany, ja lubię... Introwertyk. Ja lubię, tak, taki troszeczkę introwertyk. Ja lubię robić, a nie mówić. O, o telefon dzwoni. Twój. Mój, Gra o Tron. Nie wyciszyłem. Muszę odbierać. Uwaga, odbiera Marian telefon. Od kogo? O. Marian. Ala? Wywiadu udzielam. Skaczę oglądalność. Marian, pytałem cię już poza kamerą. I zapytam cię teraz jeszcze raz, tak dla wiadomości ogólnej. Kim jesteś z wykształcenia? Ja skończyłem. Mnie to interesowało bardzo. Ja skończyłem. Wstawiałem aktora. Tak. Naprawdę. Znaczy, tak, no. Wykształcenia takiego papierkowego nie mam. Skończyłem na maturze. A od zawsze występowałem na scenie. No, wychowałem się na scenie, można powiedzieć. Już tam w wieku 5 lat, może nawet wcześniej, stawiałem pierwsze kroki na scenie. W jakiej dokładnie dziedzinie występuję po dzień dzisiejszy, tego nie mogę powiedzieć, bo bym się ujawnił. Bo dziedzina jest tak specyficzna, że łatwo byłoby mnie wytropić. Także, no tak, scena. A potem doszło też montowanie filmów. A występujesz tylko w Warszawie? Nie, w całej Polsce, czasem za granicą się zdarzy. Także jestem takim samoukiem i w dziedzinie aktorstwa, i w dziedzinie filmu. Bilety się sprzedają. To nie jest na bilety. Nie na bilety. Zbyt specyficzne, żebym powiedział, więc... Okej, okay, a poza tym robisz filmy, tak? Filmy też robię. Znaczy, głównie teraz się skupiam na Marianie. To tłumaczyłem swoim widzom, że właśnie to, co oni oglądają, jest połączeniem tych moich dwóch pasji, tych moich dwóch zawodów, czyli właśnie montowanie filmów i występowanie na scenie. To jakiego to są rodzaju filmy w takim razie? Może tak? Filmy? No, jeśli chodzi o filmy teraz. Filmy. Tak. No to takie od zwykłych tam jakichś reklamówek na przykład, albo jakichś relacji z imprez. Mhm. Filmowych, jakichś kulturalnych na przykład. Co tam, tak naprawdę tutaj jest jakby szerokie pole manewru. Skąd u ciebie te profesjonalne, bym to nazwał, umiejętności montażu? No, zastanawia mnie to, gdzie się tego nauczyłeś. No właśnie, jestem samoukiem. Od samego początku wszystko sam jakby kminiłem metodą prób i błędów. Już 10 lat montuję sobie tak sam. Tak, już 10 lat? Tak. 10 lat już. Zaczynałem od jakichś takich prostych animacji w Paincie. No, także co prawda zahaczyłem o szkołę filmową. Tak. Poszedłem na montaż, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że nie nauczę się za wiele tam. I odszedłem na własne życzenie. Naprawdę sam uczyłeś się więcej niż tam? Tak. Także... Nie idźcie na filmówkę. Tak. No, ja zawsze powtarzam, życie jest najlepszym nauczycielem. Czyli w twoim państwie, jeżeli miałbyś go stworzyć taką autokratyczny twór, to kto by musiał mieć wykształcenie? No jacyś właśnie tacy specjaliści, no. Specjaliści? Tak. Właśnie specjaliści, od których zależy życie człowieka. A tak to... Po co ten papierek? I to jest jeszcze właśnie, co ludzie powiedzą, o, że to wypada mieć studia skończone. Co rodzice powiedzą. No właśnie. I co im powiesz, kiedy rodzice wymagają, żeby skończył studia? Co tam? I rada Mariana, proszę. Że co jeszcze raz? Że jak rodzice mówią ci, idź na studia, a ty co im radzisz? Nie idźcie. Nie, akurat moi rodzice mnie rozumieją. Mój tata jest moim największym fanem, on mnie rozumie, bo też jest takim urodzonym artystą jak ja. Mhm. Więc tutaj miałem to szczęście. I wspiera mnie i zawsze jak jakiś filmik wypuszczę, to od razu pierwszy dzwoni, o super, gratuluję. A i lubi te filmy? Skąd ty bierzesz te pomysły? No ja zawsze opowiadam to samo, no podobnie mam to. Też jestem takim życiowym artystą zakręconym. To jest życiowa inspiracja. Tak. No ja sobie powiedziałem, że chcę w życiu robić to, co lubię robić. Mhm. Tutaj jesteśmy w sumie niedaleko. Nie, gdzie my jesteśmy? No to nie, troszeczkę dalej. Tam się tak naprawdę... U mnie wszystko zaczęło. To był ten taki przełomowy dzień, w którym siedziałem sobie na przystanku, jechałem na studia, dzień jak co dzień. Na które studia wtedy? No właśnie, nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Chyba, że mogę. Nie, no chyba mi nie wy... Na pedagogikę jechałem.
pedagogii. Tak. Siedziałem sobie na tym przystanku i tak w głowie, niczym stado rozścieczonych bizonów, myśli przelatywały. Pokiegowała te studia, nie? Dla papierku. No właśnie, nie, tysiące myśli tak naprawdę. I taka rozkminka na tym przystanku. I tak humanistów mało kto potrzebuje. I tak za, przeciw, po co? No i wstałem w pewnym momencie. I już nie wróciłem na studia. I wtedy właśnie sobie powiedziałem. Genialne. Wtedy sobie powiedziałem, że chcę w życiu robić to, co lubię robić. Nic na siłę. No i właśnie wstałem, już nie wróciłem na studia nigdy. Wstał i wyszedł, nie wiem. Tak. Zazdroszczę ci. Sławny tekst. Odpowiedź na bardzo ważne, zajebiście ważne pytanie. Co chcę w życiu robić, to robić. Zacznij to robić. Tak, jak to Laska powiedziała, chłopaki nie płaczą. Ja sobie właśnie też powiedziałem, że mieć czas w życiu na to, co się lubi robić, a że lubię oglądać filmy, lubię sobie aktywnie też spędzać życie. Taki spacerek, rowerek. Także na to chcę mieć czas zawsze. No niektórzy robią jakieś dochodzenia różne. No tak. Jakieś tam symulacje komputerowe nawet. Wymazują okulary, wstawiają oczy. Zaraz się okaże, że jesteś kobietą. No tak. No ostatnio się okazało, że jestem. Naprawdę? Marianna Gender. Tak. Także no, tam niektórzy dochodzą, no, jakimiś metodami. Udaje im się dotrzeć do mojej prawdziwej tożsamości, ale... Udało się? Tak, tak, paru się udało. Poznają mnie po zębach, po żuchwie, po jakichś tam... Są metody. I już wszystkich już zaznajomili z tą wiedzą? Nie. To chyba jacyś taki wierni fani, bo mówili, o, odkryłem, ale wiem. Ale nie cenię, powiem? Co wiem, ale nie powiem nikomu, obiecuję. Jak mawiał klasyk. Raz mnie ktoś po głosie poznał na mieście. No właśnie słyszałem. Tak. Bo powiedziałeś, że... Człowiek tak już marzy, zastępuje strachem większość swoich emocji. A. To jest dobre. To ode mnie ucieka cytat, tak? Tak. Z filmu pod tytułem Strach. Z filmu o strachu, tak. I tak sobie pomyślałem, że jakbyś to mógł przyrównać do Polski, do rzeczywistości polskiej, w której no, to takie słowo istnieje, chociaż nie wiem, czy ono jest ogólnie przyjęte. Brzydkie słowo, szufladkowanie. I właśnie strach przed czymś, przed nieznanym. No właśnie ludzie tak mają, że boją się porażki, że boją się właśnie... Ale boją się też rozmawiać, bo od razu widzą ciebie i od razu mają wyrobione zdanie, tak? W ogóle cię nie poznali jeszcze, a sam mówiłeś, że wiele osób ocenia, od razu cię tak, ocenia. Dokładnie. I nie chcą cię poznać, bo oni podświadomie się tego boją, bo boją się, że zburzą sobie swój światopogląd, bo już mają go wyrobionego niestety, zanim w ogóle do czegoś doszło, do jakiejkolwiek interakcji. A czy mówimy oczywiście o tych... Nie mówimy oczywiście o moich widzach i moich fanach, bo moi widzowie i fanowie tutaj są wierni. Oczywiście, nie. Nie, mówię o tych, którzy... Po raz pierwszy myślą widzą inaczej. Mariana, tak. Tak. No, także tak z tym strachem jest, no. Boimy się podjąć jakieś na przykład... Analizy. A nie, no też analizy, jakichś ważnych kroków. Tak jak właśnie ja na tym przystanku tam siedziałem. Mhm. Aha, to też to chcesz przyrównać tak do decyzji tak. życiowej. Chodzi mi, no tak, może boimy się zmian. Czujemy się bezpieczni w tych swoich... w tym, co mamy, no. Powiedz mi, dlaczego taką popularnością w internecie cieszą się tak zwane wyzwania kulinarne i ogólne robienie sobie krzywdy? Właśnie nie, no ludzie myślą, że to jest takie robienie sobie krzywdy, że o, Marian, to musiałeś mieć jakieś sensacje po tym wszystkim zawsze. No ale wybić się na przykład zupę pomidorową z kolą, to nie jest chyba bezpieczne dla żołądka. Ale no dlaczego? To jest, ja jeszcze o tym nie mówiłem, ale to jeszcze powiem, że to tak naprawdę siedzi wszystko w naszej psychice. Że zjesz zupę pomidorową. Powiedz to tym, którzy mają nad kwasotę. No to już zależy, to są indywidualne przypadki, no ale zjesz zupę pomidorową, a za chwilkę popijesz kolą. To tak samo do twojego żołądka mniej więcej, no. No niby tak. No to wszystko w naszej psychice siedzi, no. Są różne kultury, w których są różne jakieś tam posiłki, dla nas wydają się dziwne, a dla nich to są normalne, no, jakieś. Nie. Ale w ogóle na YouTube na tym wypłynął, na robieniu sobie krzywdy, prawda? To były tak. Pierwotnie to były głównie filmy z... wypadków, chociażby na rowerze, na nartach. No tak, no. No ale mówię, no to nie jest... wszystko jest zjadalne to, co ja robię, no. To się wydaje, że to jest taka jakaś abstrakcja. Coś niemożliwego, no ale to jest...
wszystko da się zjeść ze wszystkim, prawie, no. Czy to prawda, tak, że tak bardzo interesujesz się klubem Celtic Glasgow? Tak, to ja byłem fanem, zanim pojawili się tam Polacy, czyli... No właśnie. Czyli Boruc i... Bo ja też byłem fanem tego klubu, byłem. Żurawski. Bo zawsze to był mój drugi ulubiony klub, po Chelsea, Londyn. To, i pamiętam, że... trochę się obraziłem na włodarzy, bo pamiętasz sezon, chyba to był 2009-2010, kiedy wyprzedali połowę składu ponad. Mm. I zupełnie zaczynając nowy sezon, ja nie znałem składu. I no tak, byłem troszkę zniesmaczony tym, że wyprzedali zawodników, których bardzo lubiłem i którzy byli przydatni dla drużyny, a oni po prostu odeszli. No tak, to właśnie był ten moment. Czy już pogubiłem, co w tym składzie jest. Między innymi Boruc też odszedł. No. Tak, no tak, Celtic zawsze jakoś tam sentymentalnie jest u mnie w moim sercu. Pomimo tego, że teraz ostatnio jakoś za bardzo nie śledzę. Mhm. Ale sentymentalnie jakoś jest. Muszę powrócić do oglądania to mały meczyków. Mały quiz dla ciebie. Jak się nazywa, jak nazywane jest derby pomiędzy Celticiem a Rangersami? Więc ja zawsze kojarzę jako derby po prostu. No nie. 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 Old Firm Derby. A, no tak. No. Tak, a dlatego... Święta wojna. Tak, a wzięło się to od tego, że podobno te mecze były tak nudne, że nazwali je starą firmą. Tak, Old Derby. W wolnym tłumaczeniu. To my już kończymy na dzisiaj to wszystko, tą rozmową o Celticu. Tym akcentem futbolowym zakończymy dzisiejszy program. Ja ci dziękuję bardzo. Ja Marian. Też. Dzięki. Przetrwałem. Przetrwał natłok pytań. Nie, bardziej to chorobę lokomocyjną. Aha, no tak. Ale mam nadzieję, że nie byłem zbyt szalony. Nie, tak. Dobrze. Dobrze. Zdałeś egzamin u Mariana. Zdałem. W skali szarpania samochodem. Nie, ale... Spokojnym kierowcą, dobrze. Dziękuję bardzo. To wiele świadczy o kierowcy. Takie jak jest w życiu. Nie jesteś chyba derwowy. Słyszeliście? Nie. Spokojny człowiek jest. Zresztą zupełnie odwrotnie. Tak jak ty. Podobno. Także dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.